wrzesień w Teatrze Śląskim w Katowicach pod znakiem drugiej edycji festiwalu Open the Door. I komu w tym roku pragniecie otworzyć drzwi? No tak jak w zeszłym roku, otwieramy drzwi tym wszystkim, którzy się czują wykluczeni w teatrze i chcemy pokazać, że nie ma czegoś takiego jak wykluczenie właśnie w teatrze, że te wszystkie osoby, które no mają jakieś problemy, jakieś niedostatki, czy ruchowe, czy intelektualne, ale nie tylko, bo nie o tym jest ten festiwal wyłącznie, ale o tym, że teatr przełamuje bariery. W związku z tym zaprosiliśmy bardzo wielu artystów z całego świata, którzy pokażą, właśnie udowodnią, że nie ma czegoś takiego jak bariery w teatrze. Jest bardzo wiele rzeczy niezwykłych i ulicznych teatrów. Jest na przykład, pojawi się niezwykły spektakl akwarium z Izraela. Pojawi się Krzysztof Globisz, który, nie wiem czy Państwo wiecie, jest katowiczaninem. Kończył to samo liceum, które ja kończyłem w Ligocie, tak. Ze słynnym spektaklem Wieloryb The Globe. Bardzo wiele rzeczy interesujących, na przykład, jest taki, zapomniałem nazwiska, bo się trudno wymawia, wokalista niewidomy z Islandii, który z naszym znajomym Adrianem Filipem Tambenckim nagrał płytę na zaproszenie właśnie tego Islandczyka. Adrian przyjechał z zespołem, nagrał płytę w Islandii. Będzie można posłuchać tego chłopaka, będzie mu towarzyszyć nasza gwiazda Natalia Przybysz. To wszystko będzie się odbywać między 20 a 29 września na wszystkich scenach Teatru Śląskiego? Nie tylko na scenach, ale również przed teatrem, przed Galerią Katowicką. Na przykład zaprezentujemy taki spektakl Pac-Man z Belgii, który będzie się odbywał w ciężarówce. Będzie 6 pokazów, do tej ciężarówki będzie mogło wejść tylko 25 osób, więc jeżeli Państwo macie ochotę zobaczyć to niezwykłe przedstawienie, to trzeba się na nie zapisać. Będzie również bardzo ciekawe przedstawienie Monsieur Charlie, które będzie spektaklem w hołdzie dla Charlie Chaplina oczywiście. To będzie spektakl złożony z kilku etiud inspirowanych filmami Chaplina. To będzie również uliczne przedstawienie, więc publiczność będzie mogła w tym przedstawieniu uczestniczyć aktywnie również. Festiwal rozpocznie Wasza premiera, wyjątkowa premiera sztuki Coast of Living, która dostała Pulitzera, a jej autorką jest bytomianka. No nie mogliście chyba przejść obok takiego faktu obojętnie. No tak, Martyna Majok, Polka, która w wieku 5 lat z Bytomia wyjechała z mamą do Stanów. Tam zaczęła pisać sztuki. Widocznie taki trudny żywot tam pędziła, bo żeby pisać sztuki, to trzeba po prostu mieć skomplikowane życie wewnętrzne. Poważnie mówiąc, napisała kilka z tych sztuk. Koszt życia to jest sztuka, która zdobyła Pulitzera w roku 2018. Zauważysz od razu, jak coś nie zmierdolisz. Jej się udało jakby połączyć jakieś takie przeciwstawne rzeczy w jednym tekście, który pozornie jest o niepełnosprawnych, a tak naprawdę jakby bardzo mocno jakby dotyka jakichś takich rzeczy, z którymi wszyscy się mierzymy. Myśmy zadzwonili do Martyny Majok. Oczywiście bardzo się ucieszyła, że Teatr na Śląsku chce wystawiać tę sztukę i dzięki temu na początek festiwalu, ponieważ to jest sztuka, która również opowiada ludzie z niepełnosprawnościami i idealnie się wpasuje w fakturę i pomysł tego festiwalu, będziemy mieli premierę z udziałem autorki, reżyseruje Małgorzata Bogajewska, dyrektorka teatru w Nowej Hucie w Krakowie. No więc mam na imię jazz, po prostu jazz.